W ostatnich latach drony mega zyskują na popularności, jeśli właśnie stoisz przed zakupem tego szarego albo tego kolorowego. To nieważne, jaką decyzję podejmiesz, pewne są trzy rzeczy. Po pierwsze, na jednym dronie na pewno się nie skończy. Kamera, akcja. Wciąga, a wciąga, dlatego że to naprawdę fajna zabawa. Jest to fajna przygoda i jest to, wydaje mi się, wciąż dobra inwestycja. W 100% potraktowałem to jako inwestycja w czasach pandemii, gdzie wiadomo, co się stało, ale o tym powiem dopiero w połowie filmu, więc jeśli zastanawiasz się nad zakupem drona i widziałeś różnego rodzaju materiały, i te FPV, i te z drona klasycznego, to wyszczególniłem 10 aspektów, które być może pomogą Ci podjąć decyzję, na który się zdecydować i czy faktycznie tak prosto jest od razu, kupując drona, na nim zarabiać. Zaczynając od szybkiego rysu historycznego, właściwie wytłumaczenia tego, czym się różnią oba drony. Pierwszy typ dronów, drony klasyczne, zazwyczaj będą to drony marki DJI, która jest chyba wiodącą marką na rynku. W skrócie jest to taki typ drona, który jest odporny. Jest to dron, który może zawisnąć w powietrzu, a my możemy na chwilę spojrzeć, która godzina, porozmawiać z sąsiadem i on wciąż tam będzie. W świetle prawa, przepisów powinniśmy cały czas kontrolować go i nie zachęcam do takich rozmów, oddalając się wzrokiem od drona, natomiast chodzi o to, że trochę zdejmuje z nas pracę operatorską. Natomiast ten FPV, czyli First Person View, nie patrzymy wtedy sterując nim w kontroler, tylko patrzymy będąc w goglach. Nie jest to jedynie podyktowane tym, że w goglach po prostu się wygląda bardziej pro, wygląda się jak pilot. Z uwagi na zwinność tego sprzętu, prędkość też jaką może rozwinąć, żeby mieć jakąkolwiek szansę połapania się w tym, czy nasze lewo to jest dron na lewo, w sumie pokazałem teraz w prawo, ale no właśnie, to przyjmujemy, że dron zawsze widzi to, co my. I dzieje się to przez tą małą kamerę, która przesyła obraz do naszych gogli z minimalnym opóźnieniem, dlatego też jest maksymalnie droga. Wymagane jest to, żebyśmy mieli jeszcze jakiś zewnętrzny sprzęt, czyli na przykład najczęściej GoPro. Ten dron przykładowo, który widzicie tutaj, to też jest dron FPV i ten dron ma dodatkowo obudowane śmigła po to, aby wewnątrz pomieszczeń przy ewentualnej bardzo prawdopodobnej kolizji niczego nie zniszczyć, ewentualnie samego siebie. Powiedzmy, że za nami część formalna i teraz możemy zastanowić się, jakie rzeczy można wykonać jednym dronem i drugim. Jeśli chodzi o drona klasycznego, to zdecydowanie kojarzę go z takimi dostojnymi ruchami, z dobrą jakością, wszelkiego rodzaju dokumentacjami. Jeśli jest to dron, który jest wyposażony w termowizję, choć raczej to nie dotyczy odbiorców tego filmu, no to oczywiście można robić wszelkiego rodzaju badania, na przykład mostków cieplnych i tak dalej. Spokojnie też dronem klasycznym można wykonywać świetne zdjęcia, choć oczywiście też magia tkwi w kadrze, w obróbce. To na przykład wszystko, co widzicie za mną, to są zdjęcia mojego autorstwa, które powiedzmy, że traktuję to jako taką afirmację, bo sobie kiedyś wymyśliłem, że fajnie było zrobić wystawę takich zdjęć. Mam też na swoim koncie jedno zdjęcie w kalendarzu. To jest dokumentacja, którą nadzorowała mojej świętej pamięci mama. No, na takie okazje też to się nadaje. Można sobie wrzucić do kalendarza. Natomiast dronem FPV możemy na pewno pokazać szybkość, pokazać, jakkolwiek to nie zabrzmi, możemy przeniknąć przez pomieszczenie, żeby nie użyć innego ryzykownego słowa. Zdecydowanie, jeśli chodzi o te ujęcia nieszablonowe, bo trzeba je tak nazwać,
to z pewnością wymagają więcej pracy, zarówno nazwę to na planie, jak i później, żeby to wystabilizować i tak dalej. Dorzucone do materiału głównego robią efekt wow i finalnie coś, co na przykład zostanie zapamiętane. A jeśli zostanie zapamiętane, to będzie dobry efekt materiału, klient będzie zadowolony i tak dalej. Ciężej jest to jako usługę samo w sobie zmonetyzować, choć przyznam, że nie wychodziłem na rynek od tak, proponując wyłącznie takie ujęcia, ale pod moim ostatnim materiałem na temat początków lotów FPV znalazła się osoba, która napisała właśnie, że utrzymuje się wyłącznie z tego, więc jak widać w Polsce się da. Szybkie wtrącenie, jeśli interesują Cię treści dotyczące tworzenia treści i tworzenia treści z użyciem drona, ale i nie tylko, to zapraszam do subskrypcji. Kilka też miałem pytań od osób, które zastanawiały się nad zakupem drona, żeby po prostu potraktować to stricte zarobkowo. Szybko opowiem swój rys historyczny, jak to wyglądało. Kiedyś studiowałem budownictwo, po 3 latach rzuciłem to z taką myślą, że nie chcę tego robić nigdy w życiu i na pewno już nigdy nie będę miał styczności z tą branżą. Był to równolegle czas, kiedy zacząłem się interesować siłownią, której nauczyłem się z YouTube'a i zacząłem też publikować materiały na tej platformie. To było jakieś 10 lat temu. Żyłem sobie z takim marzeniem przez kilka lat, że kiedyś być może będę w stanie się z tego utrzymać. Stworzyłem 2 kanały, które jakieś tam wyniki osiągały. Bardzo mile też wspominam współpracę z firmą Trek, która kiedyś jako pierwsza zaufała mi i miałem zaszczyt być jej ambasadorem, a dziś na przykład nagrywam treści z takimi prawdziwymi ambasadorami, z ikonami polskiego świata fitness. Porzuciłem na kilka lat tworzenie treści wyłącznie dla siebie na rzecz tworzenia treści dla innych i wywodzę się z czasów, gdy YouTube'a robiło się z pasji. I myślę, że w skład tej całej zabawy związanej z YouTube'em wchodzi bardzo dużo aspektów, no bo trzeba być i operatorem, montażystą, designerem, żeby wymyślić miniatury, community managerem, żeby rozwijać społeczność, marketing managerem, żeby jakoś to wszystko dobrze otoczyć. Trzeba być performance media managerem, żeby wyciągać wnioski z analityk. Jakiś czas temu stwierdziłem, że robienie wideo to po prostu moje powołanie i nic innego raczej w życiu nie chcę robić. Sprawia mi to ogromny fun. I na przykład to, co teraz robię, jest just for fun. Choć wydaje mi się, że jest to temat totalnie na osobny film, aczkolwiek mega ciekawy i myślę, że wielu osobom mógłby też może pomóc, jeśli tak jak ja na przykład cała rodzina stoi za wami, że musicie dokończyć studia, a jednak wy wierzycie, że to coś tam sobie rozwijacie i to będzie coś. Wracając do tematu, czy sam dron pozwoli na zarobek? Nie, ponieważ zdecydowanie taką podstawową kompetencją, którą powinniśmy mieć, jest obróbka tego wszystkiego. Myślę, że bardziej postawiłbym na obróbkę wideo, żeby być w stanie na przykład z takiego materiału dronowego stworzyć materiał promocyjny. To by była taka baza. Później nauczyłbym się chyba obróbki fotek i w sumie już można coś myśleć nad tym, żeby to było coś, co nas utrzymuje. Ceny? W sumie ten punkt jest za szeroki, ponieważ można kupić za 500 zł zarówno FPV, który będzie oczywiście miniaturową wersją, jak i drona klasycznego. Natomiast jeśli mowa o komercjalizacji tej całej zabawy, to myślę, że żeby być w stanie wejść na rynek, dron klasyczny używany, powiedziałbym, że pewnie jakieś 5, 7, coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o FPV, kurczę, ciężko mi powiedzieć. Ja się zdałem na specjalistę. Razem z goglami GoPro myślę, że to jest około pewnie 10 tysięcy. Zakładając oczywiście, że jeszcze nie rozwaliliście tego sprzętu, bo jak rozwaliliście na przykład GoPro, to dokładamy kolejne 2 czy tam 3 tysiące. FPV zdecydowanie jest studnią bardziej bez dna. Jeśli szukacie sprzętu, który będzie łatwy do zabrania i będzie łatwy do obsługi, nie będzie trzeba męczyć się z bateriami i tak dalej, wybrałbym pewnie coś pokroju z DJI serii Mini. Warto wspomnieć, że te drony wyścigowe mają inny schemat, jeśli chodzi o baterie. To znaczy, te baterie są w stanie wygenerować mega dużo mocy na raz, natomiast jedna taka bateria wystarcza powiedzmy na 4 minuty bezpiecznego lotu. Więc jak sami widzicie, sprzęty różnią się od siebie znacznie. Natomiast mam nadzieję, że częściowo chociaż
odpowiedziałem osobom, tym, które te pytania zadawały, co wybrać. Standardowo, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji w komentarzach, która to ostatnimi czasy trochę się rozwija i to mnie bardzo cieszy. Jeśli chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek albo jakiś, którego jeszcze nie widzieliście, to będzie tutaj, a ja się żegnam i do następnego filmu. I cześć.